Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Satisfactory. Musimy się zabrać ostro za badania w mamuśce, ponieważ dużo cennych przedmiotów tam się znajduje. Poszukamy dzisiaj kwarcu, poszukamy katerytu i siarki. I jeśli uda nam się wszystkie poskanować i odblokować, to wtedy będziemy mogli zrobić całkiem sporo różnych fajnych rzeczy, takich jak na przykład szybkobiegi, o których zapomniałem, że są w mamuśce, a nie tutaj. O, patrzcie, nawet mogę już coś odblokować. Czy to nam w tej chwili jest potrzebne? Chyba nie. Wiecie, nie będę marnować materiałów, bo musimy wyprodukować te płyty. Właśnie, swoją drogą. Patrzcie, z powrotem się to pojawiło. Nie wiem, co przełączyłem, że zaczęło działać. Znaczy, gra mi się nie chciała dzisiaj włączyć i całkowicie odinstalowałem i zainstalowałem na nowo, usunąłem folder z grą i tak dalej i to chyba pomogło. Widać, jakiś bug był czy coś. Nie mam pojęcia. Na początek pójdziemy sobie odnaleźć... Cicho. Na początek pójdziemy sobie poszukać katerytu. O, zobaczcie, mamy dodatkowy ekwipunek. Potrzebujemy 50 sztabek, nie? Także idę szukać katerytu. Wziąłem ze sobą przenośną wiertnicę, bo wiem, gdzie jest najbliższe złoże. Najbliższe złoże jest tuż tam za naszymi fabrykami, w tamtym kierunku. I muszę po drodze mieć wyczulone oko na takie kamienie, jak ten tutaj. Tylko że to jest żelazo, a my potrzebujemy z kwarcem, bo najbliższy kwarc stąd jest bardzo daleko. Tak, żeby wam pokazać to, o, gdzieś, o, widzicie te skały tam? To troszkę na prawo i w dół, w tej samej odległości co te skały. Także to jest trochę za daleko, żeby teraz tam iść, nie mając przy sobie żadnej poważniejszej broni niż ten paralizator. Więc pójdziemy gdzieś, gdzie jest troszkę łatwiej. Będziemy szukać po prostu miejsca, gdzie jest łatwiejszy dostęp do tego katerytu. A nie, do kwarcu raczej, co ja gadam. A kateryt, którego szukam, jest tutaj na tej skale. Ja sobie tam wystaję, tylko musimy jakoś to obejść naokoło. Widzę, że tutaj małe złoże uranu prawdopodobnie leży. Jakiś kawałek. A no właśnie, jest uran tutaj. Ale tutaj, czy mi się wydaje, czy widzę siarkę? Bo jeśli to jest siarka, to ja bym ją sobie też zebrał. Bo najbliższe złoże siarki jest dosyć daleko stąd. I jest bardzo trudne dostępne, więc bym wziął sobie tą siarkę, żeby... O nie. O nie. I będę zbierać wszystkie takie materiały, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ta lokacja jest super dla początkującego gracza, bo tutaj wszystkie te takie podstawowe materiały są bardzo łatwo dostępne. Jest ich bardzo dużo, ale jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy typu właśnie kwarc, siarka, to już jest z tym problem. O, dobra, mamy kateryt. Oż ty! Nie zauważyłem dziada, ale wygląda na to, że dokonał sepuku. Sudoku, przepraszam, nie wiem jak się mówi. I się postanowił usunąć z dalszego przekazywania genów. Dobra, uwaga. I będę musiał tutaj chwilę postać, poczekać, aż się wykopię tego tutaj trochę. Sobie pozbieram w tym czasie może kwiatki. Będę miał na biopaliwo. Mam też pomysł, jak zrobić te płyty inteligentne, których nam brakuje, bo nie wiem, czy jest sens, żebyśmy się bawili w budowę od razu całej fabryki. Obecnie dużym moim problemem jest to, że jakąkolwiek bym fabrykę chciał zbudować, to mamy dostęp tylko do najwolniejszych pasów transmisyjnych i najwolniejszych górników, co bardzo spowalnia mi wszelką pracę i wszelkie postępy. I jak chcę coś zbudować, to okazuje się, że wszystko może chodzić tylko na pół gwizdka. Rozbity statek tam jest, to się też tam przejdziemy. A? I ziup. O, i grzybki sobie też weźmiemy. Dobra, tylko trzeba uważać, bo tutaj chyba też są wieprze, mi się wydaje. A no są. Dobra. Grzybki. Czy jakieś inne bardziej zaawansowane materiały też tu będą? Nie wziąłem biopaliwa ze sobą, ale to było inteligentne. Co tu jest potrzebne? Ramy wzmocnione. Mógłbym je nawet na poczekaniu wyprodukować, tylko muszę
zwalczyć zagrożenie ze strony tych wieprzów. Masz tyłek. O-o! Nie wiem, co się dzieje. Mam chyba zbyt czule ustawioną myszkę. Wydaje mi się, że po tym, jak zresetowałem ustawienia, to zapomniałem zmniejszyć czułość i trochę za łatwo mi idzie przekręcenie myszy za mocno. Dobra. Zróbmy się co nieco. Trochę szkoda ich, ale nie mam za bardzo wyjścia. No, chodź. Chodź. To ja idę do ciebie. No, wreszcie trochę spokoju. Wyprodukuję sobie w takim razie... Oj, idź. Nie ten przycisk. Wyprodukuję sobie te ramy. Ile ich tam było potrzeba? 5, nie? Możemy ich zrobić sobie dużo więcej. I odblokujemy sobie tą maszynę. I od razu wrzucimy skanowanie dysku, żeby znaleźć alternatywny przepis. Ten przepis, na którym mi najbardziej w tym momencie zależy, to jest przepis na alternatywne śruby, które można wydobyć... czekajcie, gdzie to jest mamuśka? Alternatywne śruby produkowane z sztabek, o których zresztą już mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra. Teraz możemy już to wszystko pokasować. Co się da, ze sobą zabiorę jeszcze, chociaż nie wiem po co, bo śrub akurat mamy bardzo dużo. Liczyłem na to, że tu będą jakieś inne, bardziej unikalne materiały typu na przykład silniki albo jakieś inne. No trudno. Uuu. Już się ucieszyłem, że złoty ślimaczek tam stoi, ale patrzcie, tam jest mega wieprz. O-o. To ja już sobie idę. Ja już sobie nie idę, nie zwracaj na mnie uwagi, proszę. Przy obecnej broni ja nie mam z nim najmniejszych szans. Jedyny sposób, żeby go zrobić, to ewentualnie to ewentualnie go jakoś wyprowadzić w pole i zabudować czymś, żeby nie mógł nam zrobić kuku. Ale tak poza tym to niewielkie mamy możliwości obrony przed nim. Dobra, tego produkujemy na potęgę, tego produkujemy na potęgę i tego też. Okej. Dobra. O, jeszcze mogę, jeszcze trochę zmieszczę. Dobra, to wezmę ze sobą jeszcze większy zapas. I zobaczymy się z powrotem w bazie. Pracuję teraz nad zbudowaniem jakiejś prostej przetwórni katerytu, żebym nie musiał robić tego wszystkiego ręcznie. I dzięki temu będzie nam ciutkę łatwiej. Tak. O, to chyba poprawi mi. Łatwiej jest wstawiać teraz maszynę. Dobra, i rozdzielator. I... Właśnie nie pamiętam, jakie są proporcje, zobaczmy. Z 45 rudy katerytu, 15 sztabek, a to... aha, to nie robi drutów, ale to chyba potrzebuje 12. Okej, to wystarczy w takim razie. Chyba nawet przesadziłem z ilością tych maszyn na potrzeby 400 kawałków rudy, wystarczyłoby mniej. Ale to i tak tymczasowe rozwiązanie. No. Dobra. Pięty. I gdzie by to przypiąć? Im więcej tych słupów, tym lepiej. Dobra, to wrzucamy sobie tutaj. O kurczę. Dobra, aha, bo to już pojechało. I dostawię jeszcze jeden generator na biopaliwo, żeby odciążyć trochę sieć elektryczną, bo przeczuwam, że będzie problem ze zbyt szybkim spalaniem. Dobra. Tutaj i to tutaj, dobra. I musimy... aha, jeszcze biopaliwo potrzebne do zasilania tego wszystkiego. Okej. A tutaj jak to wygląda? Nieźle, prawie pełne są. O, dobra, może być. Dysk jeszcze się skanuje. Tak, jeszcze... o kurczę, jeszcze 3 minuty. Minęło zaledwie 1,5 minuty, od kiedy wrzuciłem ten dysk do skanowania. Kurczę, ale... aha, nie, bo to 10 minut, nie 5 minut się skanuje. Dobra, to by się bardziej zgadzało, chociaż i tak... trochę powoli. Dobra, to mam tutaj jeszcze trochę siarki, ale to nie są wystarczające duże ilości, żeby ją zeskanować i się nią cieszyć, ale ten kwarc możemy już zeskanować sobie i
zeskanowanie kwarcu odblokowuje mapę pod M-ką, bo obecnie nie mamy dostępu do mapy, więc zrobi to nam sporą różnicę, jeśli uda nam się to dzisiaj zrobić. Dobra, tutaj zapomniałem to jeszcze przełączyć. Dobra, tutaj przetwórnia biopaliwa w biomasy w biopaliwo. Wezmę sobie ociupinkę. Jak wygląda sytuacja tutaj? Jeszcze 2 minuty prawie. Zastanawiam się nad budową całej tej fabryki inteligentnych płyt, inteligentnego poszycia, ale tak sobie myślę, potrzebujemy tylko 50 sztuk do odblokowania windy, czyli 100 sztuk tych materiałów byśmy potrzebowali, także wiecie co, nie będziemy się za bardzo na razie tym przejmować, bo nie ma sensu i zróbmy sobie coś takiego. O, tyk, to tutaj i tu wrzucamy 100 tego, tutaj wrzucę na razie 50 i zaraz pójdę, bo powinniśmy mieć jeszcze w kontenerze doprodukowanych też 50 i sobie na razie wyprodukujemy je w ten sposób, a potem będziemy budować całą ich fabrykę, bo będziemy ich potrzebować naprawdę dużo tych płyt, także wielka fabryka będzie potrzebna anyway, ale już nie ma to takiego znaczenia, żeby była potrzebna na zaraz, tak jak ten. Dobrze, wiecie co? Jeszcze sobie pomyślałem, że zróbmy coś takiego, stać nas. Mówiłem, że mam zapas? Tak, że będzie nam starczyło na jakiś czas. Można też zrobić potem... O, to jest niegłupi pomysł. Pamiętacie, jak w poprzedniej serii robiłem taki myk, że tam 50 miałem dorzucić, nie? Dobra. Robiłem taki myk, o widzę, że coś buguje się, śmiesznie. A. W poprzedniej serii robiłem taki myk, że w hubie zbudowaliśmy sobie fabrykę wszystkich tych zaawansowanych materiałów, które mają lecieć do windy. I myślę, że to nie jest głupi pomysł, żebyśmy coś takiego w tej serii też zrobili, ale może niekoniecznie w hubie. Możemy zbudować osobną fabrykę gdzieś na jakimś odludziu, do której będziemy zwozić potrzebne elementy i części. Które będą tam na miejscu składane w te zaawansowane materiały i od razu możemy już teraz, przecież mamy dostęp do receptur i kalkulatora na stronie internetowej z informacjami co, ile potrzeba, czego, do jakich materiałów, także możemy od razu zacząć produkować tych potrzebnych elementów w takich ilościach, jakie będą potrzebne, żeby zrobić te wszystkie kolejne również produkty, nie? To nie jest zły pomysł. Kurczę, nie ma moich ulubionych śrub. Nie fajnie. O, ciekawe te dwa przepisy są. A i to w monterze są robione. Ciekawe. Odlewnia. Nie, to na odlewnie mi się nie podoba. Najlepsze są te przepisy z wodą. Gdzie w rafinerii, gdzie się wrzuca wodę i jakiś tam produkt i się uzyskuje z tego więcej sztabek. Bo tutaj mieszamy miedź z żelazem i dostajemy więcej sztabek żelaza w formie stopu. Dobra, biorę cokolwiek i zeskanujmy sobie kateryt. Konkretnie, co? Zbyt drogie? A, okej, okay, już wiem. Wiem, dlaczego jest zbyt drogie. Ha! Tutaj jest? Nie. A tu? Też nie? Dobra, to zróbmy coś takiego. Tyk. Tyk. Okej, okay, już mamy zapas. Patrzcie, już 10 tych inteligentnych płyt poszycia wskoczyło do maszyny, także dobrze idzie. Kateryt, tak. Teraz nam odblokuje to szybko wody. Ok. I mamy tutaj ten do wspinania się po linach elektrycznych, tyrolka. Ale mi najbardziej zależy na szybkobiegach. Czas badań zbyt drogie. 100 drutów potrzebujemy. Dobra, idę wyprodukować druty. Gotowi? Odblokujmy. I szybko biegi, gdzie one tutaj są? Są. Okej. Okay. 10 ramek i 100 tych. 5 minut badania. Dobra, zaraz sobie to odblokujemy. Idę tylko po ramki, zrobić ramki. Albo zrobimy je sobie nawet tutaj. Nie mamy osobnej fabryki jeszcze na te ramy. Ale możemy zrobić to w kieszeni. I 5 minut. O kurczę. No dobra, idę zająć się jakimś innym kreatywnym zajęciem, na przykład zbieraniem kwiatków. Można by ewentualnie chyba doprodukować tych ramek, bo z tego co pamiętam, to
one będą potrzebne do zrobienia szybkobiegów. Na pewno będą te druty potrzebne. Mamuśka chyba... Aha, mamuśka jest teraz zajęta, to nam niewiele pomoże, bo myślałem, żeby wrzucić badania kwarcu, ale dobra, po kolei. Pobawmy się w takim razie tutaj tym elementem i odskocznie. Odskocznie nie są drogie, możemy je odblokować. Dobra. I co jeszcze nam zostało? Co? Aha, okej. Okay. Ulepszenie, konfigurator, magazynek z farbą, sklepik i niszczarka. Dobra. To są rzeczy, które też wcześniej czy później się nam na pewno przydadzą. Oho, jest to, czego szukałem. Patrzcie, mamy kolejne złoże kwarcu. Nieduże, ale przyda się. Właśnie tego typu rzeczy szukam po okolicy. Zawsze jest ich pełno, jakich nie potrzebuję. Tylko 14. Kurczę, ale mało. O, o. Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Okej, oni chcą, żebym podniósł artefakt. Aha, tu jest ten artefakt. Póki co... Oj, dobra, później tutaj przyjdę. Nie mam ochoty walczyć z tym dziadem. Póki co informacja dla nowych graczy. Póki co artefakty nie mają żadnego znaczenia w grze poza ślimakami. Z tego, co się udało nam ustalić, to w przyszłości autorzy oczywiście, jak będzie dodany do gry w tryb fabularny, sprawią, że te artefakty będą miały jakieś tam znaczenie. Ale w tej chwili nie za bardzo. I kolejna informacja dla nowych graczy, bo się pojawiły w komentarzach pytania, co zrobić, żeby przeciągać. Trzeba wcisnąć R. R się przełącza tryb budowania, można przytrzymać wtedy to zrobić. I za pomocą A można zmieniać typ rzeczy, którą chcecie zbudować. Także bardzo... Znaczy za pomocą R. R, E trzeba przytrzymać. Kurczę, mylą mi się już te wszystkie przyciski, za dużo tego wszystkiego. O, mamuśko, skończyła badania. Dobra, to zajrzyjmy sobie w takim razie do niej. Oj, będzie bolało. Dobra, gdzie jest mamuśka? To jest fajne, że można sobie warsztat i mamuśkę postawić gdzie się chce. I mamy dostęp do tego samego obiektu, więc możemy sobie od razu podejrzeć. Dobrze, chciałem teraz zacząć badać ten kwarc. Pierwsza próbka wymaga 10 sztuk, więc okej, okay, do przeżycia. Dobra, i teraz co mamy tutaj? Krzemionkę i kryształy. Kryształy potrzebują 20 sztuk. Dobra. Aha. To tego raczej nie wyprodukujemy. Ten tłuczony kwarc, tak? A zobaczmy. Tłuczony. Wyprodukujemy 24, także dopóki nie znajdę większych ilości kwarcu, to niestety niewiele zrobimy. Szkoda. Tu jest bardzo fajne miejsce do bazy początkowej, bo tu jest bardzo dużo złóż. One są małe i zazwyczaj zanieczyszczone. A nie, nie! Tak, zanieczyszczone są, ale jest ich sporo w jednym miejscu i są różnych typów. To nie jest tak, że to jest tylko żelazo na przykład. I jest tutaj również wiele innych rodzajów złoża, więc dlatego one świetnie się sprawdzą przy początkowej bazie. Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Kurczę. Nieprzyjazna bardzo ta fauna i flora w tej okolicy. Hop. Wezmę ślimaczka i wracam do bazy. O, tutaj maszyny stają, nic nie robią? Czy co się dzieje? A, bo tu za wolne to jest. Przełączmy pasy na szybsze. I teraz powinno lecieć to dużo lepiej. Aha, i tu jeszcze trzeba. No, nie mogę trafić. To jest strasznie fajne, że dodali teraz tą możliwość. Wcześniej trzeba było przytrzymać, żeby móc zmienić typ budowanego obiektu. A teraz wystarczy kliknąć przycisk E, żeby to przełączać. Strasznie fajne i wygodne to jest. Bardzo mi się podobają te wszystkie zmiany, które teraz autorzy wprowadzają. To się nazywa, ten typ zmian, to się nazywa quality of life, nie? Czyli że jakość życia jest wyższa dla gracza. Muszę przyciszyć piłę łańcuchową, bo tak jak wspominałem na początku, miałem problem, żeby uruchomić tą grę dzisiaj i musiałem bardzo mocno odinstalować wszystko, co się da, łącznie z usunięciem folderu gry i folderu z save'ami, i dopiero wtedy zaczęło mi działać. Coś w plikach konfiguracyjnych musiało się popsuć. O, patrzcie, od razu lepiej, jak ta piła już nie jest taka głośna. Uwaga. Jedna z moich najbardziej ulubionych sekwencji w grze. Słyszycie ten dźwięk?
tak, ten dźwięk tak specjalnie oni chyba zrobili, ma na zasadzie takiego upraszania się, no weź, pociągnij tą dźwignię w dół. Dobra, paczka zapakowana. Wysyłamy. Poszło. Bardzo mi się podoba te wszystkie takie detale. Bardzo mi się podoba też fakt, że te wszystkie maszyny, one mają bardzo wspólny język wizualny, jeśli tak pozwolę sobie nazwać. Mam na myśli wszystkie te drobne takie detale i elementy wizualne, nie? Sprawia to, że ten świat wydaje się taki bardzo żywy i rzeczywisty i widać, że to zostało zaprojektowane wedle jakiegoś konkretnego schematu, który został bardzo precyzyjnie przemyślany. Dobra, tutaj niestety już nic nie zrobimy. Kateryt, co możemy dalej odblokować? To bym sobie odblokował, wiecie? Bo to są te słupy elektryczne na drugim poziomie, dzięki czemu można wtedy więcej drutów podłączyć do jednego słupa. I to by się nam akurat bardzo przydało, bo one nie są szczególnie drogie w produkcji. Dobra, to sobie odłożę, to też na razie Dobra, to zbiorę, wyprodukuję te rzeczy. Muszę zrobić generalnie taki, wiecie, management miejsca w plecaku. A, właśnie, przecież. Zobaczmy, co nam się odblokowało. Energia węglowa. To jest coś, co na pewno ruszymy z tematem w następnym odcinku, bo to jest spory projekt, więc nie chcę się już brać w tym momencie za to. To się może przydać, ale powiem szczerze, bardzo nie lubię używać samochodów w tej grze, więc będę ich unikać jak się tylko da. Znaczy, nie lubię ich używać do przewożenia towarów, nie? Sam jeździć samochodem lubię, bo to praktyczne jest często, ale żeby korzystać z nich jako środka transportu, materiałów transportu, to tak nie za bardzo mi się podoba. No i to oczywiście też będziemy musieli zorganizować, to będzie bardzo skomplikowana produkcja, która będzie wymagała sporo przemyślenia tematu. Odblokuję na razie w takim razie to, co nam zalega tutaj i będę mógł wtedy odblokować kolejne rzeczy. Dobra? Okej. Okay. Hej. Cicho. Dobra. Uzupełniłem sobie właśnie paliwo tutaj i mi się przypomniało, że jest jedna jeszcze rzecz, którą musimy wrzucić do badań naukowych w mamuśkę, mianowicie grzyby. Ale akurat z grzybami mamy dużą zaletę, że są bardzo pod ręką. Ej, to wygląda całkiem nieźle. Sobie może uzupełnię. I grzyby mamy tutaj dosłownie na miejscu, w dużych ilościach. O, musimy stoczyć szybką walkę z dwoma. Tak, z dwoma. Dobra, jeden leży. No, chodź koleś. Okej, udało się. I tutaj, zobaczcie, mamy zaraz przy samej bazie, mamy wejście do jaskini z grzybami. I możemy już sobie zacząć się ciachać. Czy to piłą łańcuchową, czy tam dalej będą... Tak, wiem. O, widzę, że trochę zmodyfikowali tę jaskinię. Wygląda nieco inaczej. Wcześniej tutaj były grzyby na ziemi, a teraz widzę, że zamiast tych grzybów na ziemi dodali te łodygowate, nie wiem jak je nazwać, z kapeluszami. Ale ładnie to teraz wygląda. Kiedyś tu były pająki małe, więc chcę być taki raczej ostrożny. Tak, są pająki. Okej. Okay. Akurat te pająki się przydają, bo one mają organy obcych przy sobie. Fuj, ależ to jest obrzydliwy widok. I te organy są super też do produkcji medykamentów. A grzyby przy okazji nam się przydadzą, bo można je zeskanować i też kolejne rzeczy odblokować w mamuśce, tak? Dobra. Sorry, źle mi się dzisiaj coś myśli, nie mogę się wysłowić poprawnie. A i patrzcie, Summersloop też tutaj jest w tej jaskini. Też nie wiadomo, do czego służy, to podobnie jak kula Za każdym razem, gdy się do tego zbliżymy, zaczyna się, jak słyszeliście zresztą przed chwilą, dziwny głos tej sztucznej inteligencji Asi odzywać, sugerując nam, że powinniśmy zebrać koniecznie te przedmioty, ten przedmiot,
ale ten dźwięk brzmi bardzo dziwnie i ten komputer jest bardzo uparty w tym, żeby nas przekonać do tego, żebyśmy to zabrali. I moja teoria, którą już wysnułem chyba ze dwie serie temu, jest taka, że to nie mówi tak naprawdę Asia, czyli sztuczna inteligencja, tylko ten artefakt jakby nas przekonuje, żebyśmy go zabrali ze sobą. Taką mam przynajmniej swoją roboczą teorię. O, widzicie, on wygląda w ten sposób. O! Rakieta wraca, fajnie. To będziemy mogli zaraz odblokować kolejną rzecz. Dostałem też powiadomienie, że mamuśka skończyła badania. Tutaj gdzieś były grzybnia, jest grzybnia. A? I od razu możemy sobie odblokować tutaj. Aha, możemy zrobić coś takiego, albo coś takiego. Nie mam grzybków niestety tych. O. Nie wiem, jak wy uważacie, ale według mnie spadochrony w tej grze to jest jedna z najbardziej bezużytecznych rzeczy, jaką autorzy mogli dodać. Bo spadochrony wymagają aktywnego noszenia, żeby można było ich użyć. Czyli trzeba przeciągnąć na pasek spadochron, nie? Gdzie to tutaj jest? To. Trzeba przeciągnąć na pasek... spadochron i dopiero wtedy będzie można skorzystać z niego jak z przedmiotu typu szybkobiegi, których zapomniałem sobie wyprodukować. Dzięki za przypomnienie. I chodzi mi generalnie o to, że... O, w końcu. W końcu. Że, widzicie, trzeba je założyć, taki spadochron. Więc o ile nie pracujemy na jakichś dużych wysokościach, to nie robi to nam dużej różnicy, a na większości etapów, kiedy mamy już dość środków, żeby móc pracować na dużych wysokościach, to zazwyczaj już mamy odblokowany jetpack. I prędzej mamy ten jetpack na siebie założony, niż spadochron. Ja raz użyłem od 800 godzin już grałem w tą grę, może więcej, i do tej pory tylko chyba raz użyłem spadochronu na próbę, żeby zobaczyć, jak działa. I od tamtej pory już nie nosiłem, nie? Więc moim zdaniem trochę bez sensu jest to rozwiązanie. Dobra, nareszcie mamy szybkobiegi. To jest ogromna zaleta, bo to nam przyspieszy bardzo dalszą zabawę. Nie wiem, coś mi dzisiaj mózg wysiadł. Dobra, wrzućmy sobie to do przetworzenia. Aha, właśnie, ukończ fazę drugą się pojawiło. O kurczę, dobrze. To będziemy musieli ruszyć później z tym. A co tutaj się teraz dzieje? Elektrownia węglowa, tak, koniecznie. Poproszę dużo. I frytki, nowy nos do tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czy od razu 18 byśmy zrobili? To jeden taki generator ile wytwarza? 75 MW, a to pociąg wytwarza 30, czyli jeden węglowy jest jak dwa z małym kawałkiem na biopaliwo. Okej. Okay. Czyli byśmy potrzebowali, tutaj są raz, dwa, trzy, cztery i to wytwarza mniej. Czyli cztery przynajmniej generatory węglowe, żeby obecne zużycie prądu zaspokoić. Tak, zdecydowanie. I jakbyśmy zrobili ich więcej, to byśmy... Nie, nawet mniej niż cztery byśmy potrzebowali na obecne zużycie. Dobra, okej. Przypomniało mi się, że ogromne złoże węgla i wody w jednym miejscu są za tym łukiem tam. I można by tam zrobić sobie prowizoryczną, początkową kopalnię i elektrownię węglową, żebyśmy mieli z czym pracować. Będę potrzebować jeszcze tylko bardzo dużo tych rzeczy, super dużo tych rzeczy, na pewno sporo tego i rozdzielaczy będziemy potrzebowali też tyle. Także dozbieram sobie te materiały i wybierzemy już się w tamten region, gdzie ten węgiel można wydobywać, ale chyba nie zdążę już dzisiaj nic zbudować tam większego. 500 żelaznych płyt będziemy wzmocnionych potrzebowali. O kurczę, to jest całkiem sporo. I właśnie sobie uświadomiłem, że nie mamy fabryki miedzianych blach. Także musimy sobie tutaj szybko jeszcze to dostawić, bo bez tego będzie bardzo ciężko. Będziemy potrzebowali to, miedziana blacha i potrzeba 20 na minutę. Okej. Coś w ten deseń, a to produkuje 30 na minutę, czyli na
półtorej produkcji. Okej, dobra, to nie jest akurat aż tak ważne, żeby dokładnie to rozdzielać. Au, sorry. O, dobra, i to ustawię sobie na 50% wydajności. O, i dzięki temu będziemy mieli pełny potencjał wykorzystany. Teraz jeszcze trzeba tutaj by tego zapewnić w wystarczających ilościach. Przede wszystkim ulepszmy sobie to, żeby tej miedzi jak najwięcej tutaj docierało. Dobra. I tu jest podział na 3 już zrobiony, ale no nie ma wyjścia. Zróbmy coś takiego. Okej. Okay. No. I prowizoryczne rozwiązanie, ale będzie działało przez jakiś czas. Aż zbudujemy fabrykę z prawdziwego zdarzenia, produkującą miedziane rzeczy. No, gdzie tutaj? O, dobra. Tyk. I... Dobra. Czemu nie ma zasilania? A, podłączone działa lepiej. Dobra. Teraz już będzie lepiej. Dorzuciłem jeszcze do tamtej piertnicy ślimaczki, żeby 100% mocy wykorzystywała, bo tam jest normalne złoże, czyli wiertnica na pierwszym poziomie kopała 60 na minutę, po dołożeniu dwóch ślimaczków teraz robi 120 na minutę. Ulepszyłem wszystkie te taśmociągi do drugiego poziomu, łącznie z tym, żeby też transfer tych materiałów był maksymalnie szybki. I dzięki temu tutaj, o, widzę, że coś tu się gliczuje nieładnie. Ciekaw jestem, czy jeśli zrobimy coś takiego, to czy to pomoże? Chyba trzeba ponownie uruchomić grę, żeby to załapało. Ale w poprzedniej serii ta funkcja bardzo mi pomogła. Bardzo poprawiła jakość liczby FPS-ów w miejscach, gdzie było pasów transmisyjnych naprawdę dużo. Dobra, okej, okay. To wygląda na to, że tutaj już wszystko jest zrobione. Pozostaje nam tylko poczekać, aż tych się doprodukuje we właściwych ilościach i pozostałych materiałów również i będziemy mogli ruszyć na budowę elektrowni węglowej, ale to już sobie zostawimy na następny odcinek. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Taki bym stał mocno pod kątem badań, ale rzeczy, które w tej grze trzeba zrobić, bo nie ma obejścia, nie? To musi być zrobione, żeby dało się grać. Czy mapa jest dostępna? Nie, jeszcze nie. Czyli musimy więcej kwarcu zdobyć. Okej, dobra. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie, łapkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie. Cześć.